Cześć, witam Was, Sebastian, beekeeper.pl. Ci, co oglądają, wiedzą, ci, co nie oglądają, przypomnę, o co chodzi. Od 3 tygodni mam pasiekę na 1/2 dadant. Nie do końca znam się na tej ramce, nie do końca wiem, o co w niej chodzi, jak to wszystko ogarnąć, więc w poprzednim filmiku poprosiłem pszczelarzy o pomoc w poradach, jak się zimuje na takich ramkach, i odzew był niesamowity, bo jest i bardzo, bardzo dużo komentarzy pod filmikiem, podajecie swoje numery telefonu, jak coś, to żeby się kontaktować. Bardzo dużo na Messengera miałem wiadomości i do tej pory mam. No, nie do wszystkich odpisałem, nie do wszystkich odpowiedziałem, ale postaram się, no, ze względu na to, że tylko z pracy wracam i od razu jestem tutaj. No i połowę pasieki już poukładałem tak, jak ma być. Straszny bałagan był w tych ulach rzeczywiście po tej późnej nawłoci. Ten czerw był i w górnym korpusie, i czasami w dolnym, czasami w górnym pusto, na dolnym zalane. Ja się skoncentrowałem przede wszystkim, żeby zalewać, no ale to przynajmniej wyszło na ten plus, że teraz mogę przerzucać te zasklepione ramki z dołu już na górę, te z czerwiem dawać na dół, osłonić je ramkami z pokarmem, ramkami z pierzgą. Także już sytuacja się powoli klaruje, jest opanowana. Nie wszystkie ramki, nie wszystkie ule udało mi się tak doprowadzić, jakby się chciało. Bo tak, jest trochę na 5 ramkach dadantowskich. Kilka zrobiłem na takich zagęszczonych mocno na 4, czyli 4 połówki u góry, 4 na dole. 5, 6, czasami 7. I tak najczęściej. No mam problem, bo nie mam gdzie magazynować ramek. Na razie są porozrzucane jeszcze, bo wyciągam cały czas na bieżąco i... No i teraz muszę właśnie je poskładać sobie, powieszać gdzieś. Tylko też nie mam stojaków i to jest zabawa. No będę gdzieś w korpusach musiał dać kwas octowy i pozabezpieczać je folią streczową, żeby to parowniki i folia streczowa, żeby to motylica, żeby mi tego nie zjadła. No, czyli jak? Po kolei. Sytuacja już praktycznie opanowana. Rzeczywiście jest spora różnica, jeżeli chodzi o ramkę wielkopolską. Jak zimowla była nawet na jednym korpusie, to wiadomo, ten pokarm wypychał ten czerw w dół. Jakby nie patrzeć, matka sobie niżej czerwiła, później zalewały i wypychały w dół. Tutaj jest troszkę większy bałagan, ale podejrzewam, że to jest przez to, chyba że mi powiecie, że to jest normalne, że układanie gniazd na połówkach to jest sporo zabawy jednak. Bo co? No bo jednak na dadancie pełnym też podejrzewam, że tak samo jest. A tutaj troszkę mi się duży rozgardia zrobił, no ale właśnie, wracam do myśli. Podejrzewam, że jest to spowodowane przez to, że pszczoły były na nawłoci, przez to, że ja im wywirowałem miodu i zabrałem im z góry, one zalewały, ale miały więcej pokarmu już na dole w takim razie, no to więc zaczęły pakować tam na dół. No i teraz już też pakują na górę, ale boję się, że w końcu pogoda się zepsuje i przestaną pobierać, a grzać tyle syropu codziennie i podawać, nie wiem, po 50-60 litrów podgrzewać i podawać, żeby ciepły był, i to wtedy po pół słoika, bo całości nie wezmą. Także temperatura póki co ratuje mi bardzo mocno tyłek, temperatura pomaga, ale temperatura też przeszkadza, bo matki czerwią, a dodatkowo noszą cały czas w pyłku tutaj te pszczoły latają, także no jest zabawy. Zapewniłem sobie atrakcje na październikowe popołudnia. Wracam z pracy 16-17, no i tak teraz te 1,5 godziny mam codziennie, czasami 2, jak się uda szybciej coś dojechać do domu. Takie atrakcje mi się trafiły, no ale spoko. Powiem Wam, że nie jest tak źle z tymi rodzinkami. No już teraz ten widać, ile sypło warozy, ale nie przysiadły, tak? Bo często jest tak, że jak się zastosuje kwas, to przysiądą. Jest jeszcze sporo tego czerwiu. Czerwiu jest też dużo ładnego, bo myślałem, że jest teraz już przez tą warozę bardzo dużo takiego podziurawionego, że taki rozstrzelony. Widzę, że matki też są nawet z tego roku niektóre, także też spoko. No nie jest, nie ma takiej tragedii, bo niektórzy się martwią, że przywiozą sobie choroby na pasiekę. Nie, nie jest tak źle. No po prostu nie były przez jeden rok, na jesień podejrzewam, że były leczone, no i przez sezon nie były w ogóle leczone, a były przeciągnięte aż no, do połowy września, jeżeli chodzi o nawłoć, no więc tutaj nie ma jakichś objawów, jakichś chorób takich, które by naprawdę
miały mnie coś wystraszyć, typu zgnilce, że gdzieś jakieś zamierające czerwie. W jednej znalazłem grzybicę tą wapienną, bo wyrzucały na dół, także no, ta rodzinka będzie pod obserwacją baczną, matka w pierwszej kolejności do wymiany. No ale też nie będę jej na razie łączył, no bo co, przerzucę sobie do, połączę dwie i do kolejnej. Także na razie nic nie łączę, na razie wszystkie rodzinki zostają tak w takim stanie, jakim były. Nie nagrywam, też nie nagrywam, bo naprawdę w półtorej godziny nagrać sobie filmik, a to wiecie, to wtedy się mówi, wtedy się opowiada, wtedy się człowiek bawi tym, a ja tutaj czasu na zabawę w tym momencie nie mam, bo trzeba intensywnie idzie praca, bo no ile w półtorej godziny, ile rodzinek się przejrzy, a do tego za chwilę jeszcze muszę znowu uzupełniać słoiki. A nie mam, tutaj mi się urwał kabel z prądem i muszę sobie pociągnąć tam z tamtego zielonego budynku na nowo, gdzieś tutaj muszę złatać, bo nie mam światła tutaj już znowu i muszę to znaleźć, naprawić i żeby był prąd tutaj, bo widzę, że trzeba będzie tutaj czasami zasiedzieć się. Nie, no wiadomo, przyjdzie jeszcze do końca października, pewnie tutaj powalczę troszkę, a potem... A potem trzeba będzie wpaść do stolarni, bo trzeba, nie wiem, czy będę robił sam ramki, te jedna, druga, dadant, bo tutaj wszystkie te rodzinki są na hoffmanowskich ramkach. No to już nie chcę mieszać znowu hoffmany bez tych odbojników hoffmanowskich. No to chyba trzeba będzie kupić, bo tak, mam na... Tak jak zwiozłem rodzinki, one mają po 4 korpusy każda. Dwa są w gnieździe, w trzecim był miód nawłociowy, a każdy, ten czwarty korpus jest pusty, więc no 64 razy 10 to już samo to, żeby uzupełnić ramki, to już jest 640 sztuk. Do tego trzeba jeszcze sobie doliczyć na pewno to, że część ramek już będzie taka ciemna i... Jezus, czyścić to? Nie wiem, zobaczymy. No, no będę wytapiał, bo widzę, ile mam do wytapiania, tak czy inaczej, i z tych korpusów, i od siebie z wielkopolskich, także no trzeba chyba będzie, żeby przyspieszyć jakoś te prace wszystkie, to wytopić. No zobaczymy. Co się nada, to będziemy czyścić i wtapiać węzeł z powrotem w te ramki, no ale to się wszystko okaże. Czyli jeżeli chodzi o pasiekę, no jest, już widzę pozytywy, widzę, że to wcale nie jest tak źle, jak mi się wydawało, że w pewnym momencie, bo już takie było jakieś zwątpienie, a nie, będzie dobrze. Zobaczymy, jeszcze chwilę poczekamy, no pewnie do końca października, no i wtedy to się wszystko tak naprawdę okaże, ile tych pszczół jest w tych ulach, no bo to na razie jeszcze jest na tym pędzie wygryzania się, ale też wiadomo, jak matka czerwi, te karmią, produkują mleczko, spracowują się przy tym trochę, także no zobaczymy, ale myślę, że nie będzie źle. Tak samo młodej pszczoły sporo się oblatuje cały czas. No kwas spowodował to, że już nie ma tych takich z porażonymi skrzydełkami, gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki, ale to jeszcze będziemy poprawkę robić, więc te pszczoły i tak już, te chore z wirusem DWV, tak, DWV, no to one i tak odpadną bardzo szybko. Generalnie filmik miał być o czym innym, no ale postanowiłem, że podzielę się z tym, co w ulach, z tym, co zostałem. No i przede wszystkim jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za taki odzew, bo naprawdę, nie wiem, tak w sumie do tej pory nie spotykałem ludzi na dadantach, jedna, druga. No mam tutaj dwóch kolegów. O, pasieka buczacza. Nie wiem, jeżeli oglądaliście jego filmiki, on naprawdę się przykłada do tych filmików, naprawdę fajnie to pokazuje, także pasieka buczacza, robi też słomiane ule. On gospodaruje na połówkach połówkach dadantowskich. No i też chciał przyjechać, dawaj znać, to przyjadę ci, pomogę, ogarniemy to. No ale nie, no już aż tak nie będę przeginał, ale na pewno wszystkie kontakty, które mi się powyświetlały, które sobie pozapisywałem, zachowam, bo na wiosnę różnie może być, także... Mogę potrzebować jeszcze nie raz pomocy. Podejrzewam, że tak jak, no wiadomo, pszczoły zawsze potrafią zaskoczyć człowieka, nie? I to jest takie. I chyba to nas ciągnie do tego bardzo mocno, że to nie jest sztampa, że wszystko jest tak samo, wszystko jest tak samo. Ulowi jest nierówny, tak jak tutaj przeglądam.
taka rasa matki, czy linia, czy rasa, bo widzę, że jest też troszkę mieszańców. Trochę różne, pewnie różne linie są. Tutaj chyba jest dużo tej gębalowej. Chyba widziałem sklenara też, jakąś klateczkę, gdzie była poddawana matka. Także no różnie się różne pszczoły zachowują, a na tej ramce no też nie wiem dokładnie. Także znowu się zaczynam rozgadywać, więc kończę. Jeszcze raz wielkie dzięki. Wszystkie kontakty sobie zapisuję. Ci, co się odezwali, postaram się do Was wszystkich poodpisywać, chociaż żebyście wiedzieli, że dostałem te wiadomości, że przeczytałem, ale już po prostu też ciężko by było. Wiadomo, każdy ma jakieś swoje rzeczy, które w jakiś sposób robi, no i tak, i robić według jednego, według drugiego, także nie, jak już obrałem sobie jedną osobę, która mi pomaga, no to już szedłem wszystko według tego, co mi powiedział, żeby tak sobie to przejrzeć, posprawdzać, no ale to, no to też, to nie jest jakaś wielka filozofia, no podejrzewam, że każdy ma bardzo podobnie. Jedyne co, to też jedni mi pisali, żeby wyśrodkowywać gniazdo, jedni żeby do ścianki, no ja część zrobiłem tak, część tak, zależy po prostu jak miałem już ten start, także część rodzinek jest wyśrodkowanych w ulu, a część jest do jednej ścianki dopchanych, także chyba te co słabsze wyśrodkowywałem, a te co troszkę większe, gdzie widzę, że bo też nie chciałem tak, o właśnie jedyna rzecz, której nie do końca wiem, to ta przestrzeń między powietrzna, nie? No to tak samo jak w wielkopolskich, że się czasami daje połówkę, tylko wiecie co, ja cały czas, napiszcie mi, może się mylę. Ja cały czas uważam, że jak robię tą poduszkę powietrzną z połówki korpusa pod gniazdem, no to zostawiam jakby bez obrony wlotek. Bo wiadomo, jeżeli pszczoły są niżej, no to one są bliżej tego wlotka i w razie rabunków, jak jest ta poduszka powietrzna, pszczoły siedzą wszystkie na, no od spodu są podwieszone, no czy na ramkach, no to jednak ta odległość do tego, żeby chronić się przy tym wlotku, no to jednak jest większa, ale może ja się mylę, bo nigdy nie zwracałem na to uwagę, nigdy też tego nie stosowałem, bo przecież wiadomo, że w korpusowych wielkopolskich też często ludzie to stosują. Ja troszkę jestem, nie wiem, może po prostu nie mam na tą metodę jakiegoś wyrobionego zdania, bo nigdy nie stosowałem. To Wy mi może powiedzcie, czy to rzeczywiście pomaga przy tym, jeżeli mamy na głucho od góry zamknięte, to z tą wilgocią jest mniejszy problem, że ta wilgoć na dole zostaje. Proszę, jak możecie, to dajcie znać w komentarzach, kto tam stosuje poduszkę powietrzną z połówki korpusa pod gniazdem. To powiedzcie mi. No, miał być filmik w ogóle o osach, ale w takim razie ja sobie następnym razem, bo już widzę, że znowu tutaj jest 14 minut, powycinam trochę, no to będzie pewnie z 10-11. To starczy, nie mogę za długich filmików robić, bo później się nudzicie na tym. Na razie, trzymajcie się. Dzięki wielkie, cześć.